Tak, i trzeba bezbłędnie wskoczyć, nie? Ale w trakcie, na przykład jak ci wyjdzie idealnie i moment, w którym nawet będziesz ją podnosił, to w tym momencie zapisać na innym slocie. W momencie, który podnosisz pochodnię, że jesteś pewien, że zrobiłeś to płynnie. No. Rozumiesz, zapaliłem się. Już w panice robię, wiesz. No, ale podejdź do tego, no kurde, nie wiem jak się zatrzymać w tym miejscu. Żeby to mnie nie dziabło aż na tyle. Dobra, udało mi się. Też zapalała w momencie, kiedy... No, zgasło. Gaszło. Słuchaj, ale coś... Ty jeszcze podpaliłaś tą pochodnią coś? Tak. To co to było? Powiesz no mi? No to tylko jak wyjdziesz... Tak? No to od razu na lewo idź tam przez to takie przejście. Dobra, poczekaj, jeszcze sobie i tam to jest zrobię. Taki, dokładnie taki sam podest. To jeszcze sobie to też zrobię, to co ty masz. Aha, jest to, dobra. Tylko tak, żebym się nie podjarał. No, i otworzyły się drzwi. Ty jesteś przed tymi drzwiami? Czy jeszcze tak, poszłaś? Tak, nie poszłam nigdzie. Jestem tutaj. To co, odpalamy. Tak. Ja sobie muszę zrobić synchro przede wszystkim. Cześć, witajcie, tutaj Frodo wraz z Deseo. Hejka, mój drodzy. Tak, i kolejne nasze zmagania z Egypt and Beyond Custom do gry Tomb Raider. Jak widzieliście, na mojej perspektywie musiałem dokoptować, że tak powiem, dogonić Deseoko z tą pochodnią. Udało mi się. I co, idziesz dalej z tą pochodnią? A! Kuźwa! Tą pochodnię, ale... Zawał. No, ale to było widać, wiesz nie. O co chodzi, nie? To nie było widać. No jak nie było widać? Było. Absolutnie, gdzie ty to widzisz? No teraz dopiero widzę. A co, rzucić tą pochodnię? Może ja ją zostawiłam, no bo tutaj jest klucz do zabrania. No tak, ale jak ja mam przejść przez te? Znaczy, no tak jak w czwóreczce, nie w czwóreczce, gdzieś to było. Było, że było to w nie... No w czwórce to też było. Ale mnie ale to było to sieka. W wielu customach. Ale mnie to sieka. Ale nie, no bo musisz tip-topek, nie? I cofnąć się. Boże, to ja pierwszy raz takie coś w ogóle... No proszę cię, robiliśmy to razem. Nie, co ty, nie pamiętam takich rzeczy. No to ci powiem, że słuchaj, obraziłeś mnie w tym momencie. A ten... można zabrać ten klucz, czy zabija? Nie, no zabrałam ten klucz, nie zabiło mnie. Jeszcze tutaj naboje. Ale tylko, że problem polega na tym, że mamy jeden klucz tylko. Co podśmiechujki? Te podśmiechujki są naprawdę niepotrzebne tu. Nie, podśmiechujki są dlatego, że ci powiedziałam, że... Nie, bo ci powiedziałam, że nie skumałeś chyba. Nie, bo ci bez no, tym bo... po pracy dzisiaj jest, wiesz. Powiedziałam, że zrobiliśmy to razem, a ty powiedziałeś, że nie pamiętam. Ja mówię, to jest obraza. Aha, no widzisz. Kuźwa. No nie, no po prostu daj spokój. Panu podziękujemy. A idź. Panu podziękujemy. No, pierdziela. Kuźwa. Dobrze, że wytłumaczyłaś wszystko, bo to po prostu daj spoko. Spokój. A teraz ty już wyszedł z tego suchar. Tak, porażka nawet bym powiedział. Pierdziela. Ale suchary też dobre. Nie wiem, no wtryniam ten kluczyk, bo po prostu, no wstyd, no ja nie wtryniam, wstyd, jak nic. A my byliśmy z tej pierwszej linii, w ogóle byliśmy na tej linii, najgorsze jest to, słuchaj, ta, że kurde, po raz pierwszy, no nie miałam czasu, no kurde, po pracy dzisiaj nie miałam czasu, jestem tak dzisiaj zalatana, zresztą pewnie Grzesiu też, nie przypomniałam sobie poprzedniego odcinka i nie wiem, czy z tej liny tutaj do takiej dziury jest takie okienko na wpół zawalone, czy myśmy tam byli, czy nie? Ja nie pamiętam. Okienko w pół zawalone, no idę. Ale to co, to po drabinie tu na górę chyba? No tak, no byliśmy po jednej i po drugiej stronie, ale takie, gdzie jest takie okienko. Ja muszę to zobaczyć. Jest takie... No tu jest woda, nie, tu nas nie... Ale... A gdzie jest ta... No nie było nas tu. A gdzie ta lina jest? Z drugiej strony jest, Boże, ja to... Tam jest ta lina. Musisz mieć linę. Masz linę. Tak, to czyli to z tej strony, dobra, bo ja jestem z tej strony, nie tu gdzie trzeba. A słuchaj, a to pływanko już było, tak? Już pływaliśmy wszystko fajnie. Tak, mam następne pływanko. A tu jest jakaś bramka otwarta. No to dobra. Masz tam stoperan? Mam stoperan i idę teraz, no to jeszcze raz tu muszę wejść na to.
Czyli to będzie dobra droga, tak? Chyba tak, bo... Nie przypominasz sobie tych rzeczy. No nie, dobra. Nie wiem nawet, co po drugiej stronie było. Po drugiej stronie też była lina? Nie. Nie pamiętam. Aha. Dwie dźwignie były czasówkowe, które ja dały kładki. Kładki dawały. A, gdzie ta lina jest? Tam popłyniesz, tu, to popłynęłam sobie na prawo. O, na prawo mamy kluczyk. No to jak będziesz dobrze pływał, to na prawo najpierw popłynęłam. Ale pole płynę jeszcze na lewo. To nie jest tak. Kurde, tutaj jest jeszcze taki filar. Widziałaś go, jak jesteś na linie? No właśnie nie. Nie, taki kurde na prawo. Ale zobaczę. No nie, Lara, ale ty musisz się bardziej rozbujać, to nie możesz tak. Aha, po lewej nic nie ma. Dobra, to tylko na prawo. No to co, mamy dwa klucze. Zobacz, o jaki filar ci chodzi. No taki, wiesz co, taki jakby, może to jakaś swego rodzaju płytka. Boże! Coś tu jest ciekawego? Nie. Poza kluczem nie. Poza tym, ja już mam certyfikat. Więc no właśnie. No właśnie. Niech mi tylko ktoś coś powie. Więc ja już więcej sekretów nie potrzebuję. Nie no, żartuję. Przydałyby się, ale na pewno już nie będę się tak rozgrywać. Gdzie mówiłaś? Lewo, prawo? Okej, gdzie ten na klucz? Prawo, tak, tak, na prawo. A na lewo nie ma nic, tak? Nie ma nic, tak, bo właśnie mi się zbadziło coś. Okej, to mi się zbadziło, bo można taki bug zrobić dla ciekawych. Nie, nie, dla ciekawych taki bug można zrobić w TR2, w tym levelu podwodnym, tam na tej... TR2 podwodnym. Wiertniczej platformie, ale to ja już pokazywałam na short, na takich tych... Dobra, gdzie ty to... To można otworzyć? Nie. Wiesz co, taki filar, no jesteś na tym, na linii jesteś, no to... Ale ja wiem, czy to coś tam... Tak trochę wygląda, jakby płytka naciskowa, no ale dobra. Co? Coś nie pasuje. Nie widzę tego jeszcze, ale mam takiego mind, nie powiem co. Ja powiem. Mind co tam się pali? Mindfucka ma. Widzicie to w ogóle? Co tam się pali? What the fuck? Tam, czy tam się zbugowała moja pochodnia? Chyba nie, mam nadzieję. Nie, bo moja pochodnia jest tutaj. No what the fuck? Co to się tu pali? A co, bierzesz jeszcze pochodnie ze sobą tam, gdzie te klucze wklinasz? Nie, 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 a nie, tu! Intryguje... Widzę to! Widzisz to? Też ci się takie... Bo ale ja myślałam, taki... że mi się może zbadżyła tam pochodnia, ale mówię, no jak? Poczekaj, bo ja to też widzę, co to jest? Taki półmyczek nie... mam, no ale... No takie dziwne, co? Ale my tam... A to nie jest pochodnia po prostu taka naścienna i ona się tak dziwnie odbija? Ale to dziwne jest. Dziwne to nie jest. I tak dlatego tak nie... Wiesz co, miałam taki zawias, bo za bardzo nie wiedziałam, o co chodzi. Ale powiem ci, że pierwszy... Ja to widzę, pierwszy, ale pierwszy raz, bo jak... szliśmy no nie tutaj, było tego. No nie było tego, no nie było, no właśnie. Tego nie było. Powiedz mi, co tam jeszcze chciałeś pokazać, zanim te klucze, bo nie wiem. No wiesz co, no nie wiem właśnie, czy ta... Czemu taka muzyczka jest? Płytka naciskowa. Gdzie? Jak jesteś na linie, nie, i chcesz... Muszę na nią iść znowu jeszcze potem. No ale wiesz co, ja nie wiem. A gdzie jest ta płytka naciskowa? I od razu jest taki filar, jak jesteś... W rogu? No. No widzę w rogu filar, ale płytki jeszcze nie widzę. No czy wiesz co, no nie wiem, tak to troszkę wygląda, nie, ale ja wiem. To może trzeba po prostu tam wylądować i tyle. Zobaczymy, może coś z tego będzie, ale to takie moje. Może coś się otworzy. No dobrze. Idę. Aha, o tobie takie... Mhm. Ja nie wiem, takie, czy to jest płytka naciskowa. Dokładnie takie, jak filary na takim czymś stoją. Ej, ale teraz jak tam patrzę... Nie no, pali się tam cały czas. To jest jakiś bug, mówię ci. Jesteś na tej linie. Tam. No i co? Nic się nie działo? No nie no, stanęłam na tym i nic się nie wydarzyło. No właśnie, tak myślałem. Ale dobra, no wiesz. Wiesz, może tego jeszcze nie widzimy? A może się coś wydarzyło? Dobra, to co, idziemy włożyć klucza? Nie, klucza? Co? Nie, bo tak cały czas patrzę też jeszcze z tej perspektywy, czy ten płomień jest. Jest, jest, bo patrzyłam, że jest. No jest, rzeczywiście. Pytanie, czy my bierzemy ze sobą pochodnie, czy nie? Cholera wie.
Mi się taka muzyka włączyła jako... No mam tu tą pochodnię. Dobra, biorę ją. Chociażby po to, żeby sobie rozjaśnić drogę i tyle. No i tyle. No i tyle. I tyle. I tyle. O matko. No, powiem ci, że grubo. Skarabeusze z każdej strony. No ładnie to tu wygląda, nie powiem. Ale mnie przeraża. Dobra, ja se tu rzucam na razie tą pochodnię. Ale powiem ci, ile tu jest przejść. Czy nie? Jaka nuta. No, trochę przyciszę, bo aż mi cię przygłusza. Powiem ci, że tak, to prawda. Nie teraz wiem, patrzę tak. W pierwszą wnękę na prawo patrzę. Na prawo pierwsza wnęka. O, jest jakaś apteczunia. No to se wezmę. Mam nadzieję, że mnie nie zabije, aż se wezmę i zapiszę. No chyba nie zabiło mnie. Słyszę jakieś ciachaczki. Co ciachaczki tam? Słyszę. Drabina do góry. No, jakieś takie. Tak, ale coś jest. Gdzieś ciachaczki, coś tego. To są puste takie piedesta. Aha, to są połączone chyba z zoną przejścia, bo widzę, że jest wyjście. Aha, dobra. Też... No. No to chociaż tyle, bo już byłam lekka przerażona. Jakiś taki dziwny. A nie, tutaj tekstura zamknięta. A te tekstura? A to trzy aż są ze sobą połączone. Ty, ale to ewidentnie widać, że to jest... W ścianie obok drabiny jest... Są drzwi, no, nie? Ja wiem, widzę to. Dobrze. To co, idziemy jeszcze tutaj wzdłuż tego? Tu jest jakaś wodzia. No, trzeba się rozejrzeć, nie? Wodospady jakieś ładne. Tu widzę artefakta, trzeba dać, a my nie mamy takich, nie. A my są jakieś przejścia w wodzie, widzę. Ja dźwignię widzę w wodzie, a to może jak już ją widzę, to machniemy, nie? Po środku basenu. Ja poszedłem na drugą stronę. A, no dobra, to ja już tam idę. Też apteczunia jest, to też zabiorę. A jakieś drzwi się otworzyło. Ale to są znaczy, te takie... taka bramka. A to nie są te właśnie piedestały, które można podpalić? To jest jakaś ta... A może? No, takie nie, tam gdzie ta apteczka. No. A tutaj jakiś głaz wyciągam, ale do czego? A i tu mam bramkę otwartą. No i dźwignia jest pomiędzy tym. Tą bramkę jedną mam otwartą, bo właśnie w tym była. W wodzie była. Wiesz? Aha, to sobie dźwignia. Otworzyłaś. Ale słuchaj, spróbuję podpalić te piedestały, bo my przed chwilką je podpalaliśmy. No właśnie. Tylko, że dziwne, bo ta apteczka na tym była, ja wiem. No ale dobra, zobaczymy. Boże, kamuza. Gdzie ty mówisz jakieś dźwigni? No między tymi, właśnie gdzie chcę teraz je podpalić. O matko, ale to jest, to tak się zlewa bardzo. Ja nie wiem nawet, gdzie to przesunąć można. Nie, wiesz co, tego się nie da podpalić. A nie tu? Da się podpalić. No, dobra. No ale wiesz, chcieli, zawsze żeby to przesunąć? Może... Teraz zastanawiam, gdzie by przesunąć ten klocek, ale... Mówisz, że w wodzie jest dźwignienka ładnie. Aha, i tutaj w drugiej sali też jest dźwignia, dobra. W jednej i w drugiej między tymi. A ciekawe, czy po drugiej stronie było, bo ja nie zauważyłam. Wiesz co, nie byłem jeszcze tam, nie dotarłem. Słuchaj, tylko zrobiłaś... Aha, zrobiłaś tylko tą dźwignię, tak? W wodzie? Tak, tak. I teraz przeciągam te dźwignie, co są po drugiej stronie tego dźwięka. No i w wodzie się w sumie dwa przejścia otworzyły. No, jedno mi się przejście otworzyło. A to jest dwa, bo są czasówka. Dwie dźwignie. Dobra, to jest czasówka. Co jest czasówką? Ta dźwignia między tymi, gdzie apteczkę zabierałaś, między tymi. Naprawdę? Tak, to są czasówki. Ale słuchaj, a co z tym głazem? Gdzie my mamy go tu szurać? Pokaż. Właśnie nie wiem, jeszcze nie przeszurałam. Tu? Tutaj jest jakaś bramka otwarta, więc może tu? Nie wiem za bardzo. No dobra, najpierw... A nie, czekaj, nie! Co ja pierdzielę? Fałszywy alarm. Nie, to nie są czasówki. No to co ty mi tu... No co ty, co ty... Koty, koty... A, wiem co chcesz zaśpiewać. Oglądałam twój odcinek z Torgu. To odcinek ja, jako... Ja już odcinek, wszystko wiem. Ja odcinek jak odcinek, ale widziałaś teledysk? Widziałam, oczywiście, że widziałam. Ja w ogóle za dużo TikToka, wiesz? Bo ja też. Kiedyś, słuchajcie, ja w ogóle jeszcze miesiąc temu kompletnie nie ogarniałam TikToka. W sensie w ogóle nie rozumiałam, jak tam się filmy pojawiają, jak wyszukiwać. No nie, po prostu w ogóle nie mam nawet tego zainstalowanego, ale tak dużo osób mi na przykład podsyłało jakieś filmiki z TikTokami, że mnie to denerwowało, że za każdym razem wyskakiwało mi, otwórz w aplikacji, wiesz, od razu zarejestruj się. No, bo to od razu, tak. No i po prostu już wzięłam i to zainstalowałam. No i przepadłam. No niestety, nie? Zwłaszcza przed snem.
No, po prostu tak, już albo siedzę w wannie. i No po prostu. Boże. O, to jest jakaś dźwignia. To jest jakaś dźwignia. I przeglądam jak debil. Jezus no, Maria, ja tu samo. Zaraz umrę chyba. Mogę tu popłynąć? Dziękuję. Wiesz co, pływam. Jakąś dźwignię znalazłem, no która pokazała mi coś, dokładnie. Ale się nie otworzyło nic. Mhm. Czy to jest bramka, która nam się wcześniej otworzyła? Boże, jestem znowu w jakimś basenie. Czy tu coś jest? Ślepy człowiek, to co? Tam się mu zaskończyła przynajmniej. A tu? Jezus, jest słodki. A tu? Dobrze, chociaż można... Ja jest... nie wiem, z którego ja okna przypłynęłam. Ja też nie to mam jest w ogóle. Mam jeszcze jedną, kolejną dźwignię jakąś. A, mistrzostwo. A, teraz mi się to obniżyło, to coś, nie wiem. A mogę tu powietrza? Dajcie, już nie bądźcie tacy. No właśnie. Przed chwilką daliście. Muza mi się skończyła. No nie, mi cały czas napierdziela. Mhm. Generalnie to tutaj nie ma żadnych znaczy. A nie loadowałeś, ani nic? A ja wiem. Nie, bo ja nie zginąłem. Ale to wcale nie trzeba ginąć, wiesz. No coś muszę... się obniżyło. No obniżyło tam się, cofnąć, ale weź, nie? Weź to znajdź teraz. Gdzieś tam, coś tam. Gdzieś tam, coś tam. Ta dźwignia była. Coś tam, coś tam. Bo tu jeszcze po tej stronie nas nie było. Znaczy my, nie wiem. Tu... Było takie słusznie obniżone, no. A jeszcze po lewej stronie mnie nie było. No właśnie mnie nie było i tu chyba nie ma nic. A czemu obydwoje bez synchro po prostu popłynęliśmy na prawo, a nie na lewo? A, bo zawsze każesz na lewo. Nie wiem. Wiesz, ja już... Już wszystko jedno w tym customie, ja już tutaj... Ciekawe. Nie przewidzisz tu. A tutaj, gdzieś w jakimś, jakiś rożek jest i to się chyba otworzyło, tak? Jezu, tu jest to samo. W rożku, tak? Mówisz o rożku. Przed chwilą w ogóle przed nagraniem żarłam. Co dobrego jadłaś? Rożka. A, rożka? Gdzie jest ten? Ja widziałam... Aha, tu jest ten rożek. No rożek, no. A mam z tego, z lody jak dawniej. One, Boże, są pyszne te lody. Ja teraz wyczaiłem takie w biedrze na patyku. Ja pierdzielę. Najpierw jest jedna czekolada, między nią jest... Ale co, z Marleto pewnie tak, nie mają dobre lody. Tak, na patyku, a między jedną czekoladą, a drugą jest taka polewa toffee. Ja pierdzielę. Ja już to Boże, no to chyba. Może chociażbyś papier... Nie, ja nie słyszałam, żebyś papierek kuźwa pokazał, a chociaż nie... Wziąłem puszczał Anka. Się teraz na Anka. To zamiast mi... No dobrze, ale pokazałbyś ten papierek, bym no to zezarła. Teraz... Dobrze, pokażę. Pokażę ci. Proszę. Pokażę ci rożkę. Nie, bo miałeś pokazać loda na patyku. To rzeczywiście różnica. Głupia. Głupia. Chciałam Anka. Głupia. Dobra. Boże. Jakąś dźwignię mam, dalej płynę. Ej, ale nie kumam, o co chodzi. Czemu? A, tu się otworzyło. No bo jakieś przejście jest. No dawaj, dalej, płyń dalej, no płyń. Czyli między tymi kratkami. Tak. Dobra, ale tu się trzeba cofnąć? A tu coś jest bo zobacz, bo jak są kratki, to można jeszcze tak za siebie, nie? No. Widziałeś to, ale nie tu jest zamknięte. No mam tutaj... A jest dźwignia. Wtrynić Ankha. Aha, a ja nie, to ja popłynęłam trochę jakby za siebie i jest dźwignia, która czemu? Otwiera nam taką klapę. O Boże. Co to jest? Może tym... O, ale fajnie. Zobaczysz. Stare, dobre klimaty. Dobra, tutaj ja sobie muszę zaczerpnąć powietrza. Fajnie to zrobili, podoba mi się to. Czyli ty tam w dół popłynąłeś, tak? Bo u góry jest klapa. No, znaczy w dół nie, ma nic. A, to klapę. Klapa. Tak, klapa i... To już jest ta płytka naciskowa. O co chodzi z tymi płytkami? Stare czasy. Weź Anka, rzuć. Aha. No. Nie podoba mi się ten twój ton. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Idę na lewo. Oczywiście, wiedziałam. On, słuchaj, ta... A, wpadłam do wody. O, jak mi sieknął. Ej, ale on mi prawie cały HP zeżar. Ja chyba wiem, o co chodzi z tym przesuwaniem. No, ale o co chodzi mi się tak badzi bardzo wypływanie? Wiesz co, badzi mi się wypływanie... Jak chcę wypłynąć... Co, on dostał jeden strzał z shotguna i padł?
No, ależ tak dziwnie, bo ja próbowałem, ja miałem go z rewolwera i on tak padał kilka razy. Za każdym No razem, jak to są tacy strzeliłem. bossowie, nie no, bo są tacy bossowie. Zauważyłam, że wiele customowych, może nie, customowi wyjadacze są jedni. Customerów wielu Wasz słowa. nie ogarnia wielu zagrajmerów customowych, że no niestety są tacy bossowie. Przeważnie to jest stosowane u takich wielkich, ogromnych. I do nich strzelach, oni się cały czas cofają, cofają, cofają. I tak możesz strzelać w nieskończoność, a tu wystarczy kilka strzałów, masz przestać, on zrobi jeden ruch i pada. Ale to wiesz, to są emocje. To po prostu wiesz, strzelasz jeszcze, żeby ubić, żeby dobić. Wiesz co, Tylko wiesz, przesuwam co tą ci powiem? skrzynkę. Przesuwam to na ten kafelek, który jest w rogu. O mój Zobaczymy. Boże, widzę. Do tego tam, gdzie No, był Ank, tak? no, no. Matko Boziu, ale to jest tego. Boże, dlaczego ten piesulek tak szczeka, no? Boże, niech sobie szczeka, no, ale to trochę by się ogarnął, no. No ale co? No, No, ale wolę pieska szczekającego. prawda? Ja też. Jak, no, jak wiadomo, co. Jesteśmy tacy Jesteśmy po prostu. troszeczkę tacy, no już No, jesteśmy. wypaleni na tym Tak, punkcie. bardzo. Zawodowo. Żartuję, nie zawodowo. Tam o takich małych A to takich takie tam. robakach. Matka Polka po prostu. Matka Polka, ojciec kuźwa też, Tak. Polak. Oj, Boże, Boże. No dawaj, Lara, dawaj, przesuwaj, bo marudzisz. Zakopałem się? Co ja zrobiłam? Wiesz, co ja zrobiłam? No nie wiem. Do tej drugiej sali przesunęłam, gdzie jest ta dźwignia. Oko, poczekasz sobie na mnie. Nie, no tam graj dalej, graj. Wiesz, A, mnie. ta klapa z tą drabiną opadła, wiesz? Wiesz, ta Nie drabina wiem. tam, po drugiej stronie. Była drabina, A, nie? No, była. no. Była. To klapa opadła. I opadło. Tu, 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 tu. No, a może. Aha, dobra. No ładnie, tu ładnie, no co. Czyli ty próbowałeś na tych wszystkich tych główienkach odpalić i się nie dało, tak? Czyli nie Tak, muszę tego sprawdzać. No tam teraz słychać, dzieciaczki biegają. A tu są jakieś kolce. No ale to co? Serio, jeszcze ta woda. Jeszcze ta wodzia. Dobra, chyba tutaj trzeba iść, ja nie wiem gdzie tu iść. Jadłabym coś. Ach. Ja niestety dzisiaj zjadłam tylko jedną bułeczkę. Nie Gdzie? miałam czasu. Ja się w pracy nawet pojadłem. Gdzie Nie, nie piątek miałam ryba niestety była? kiedy. Nie miałam niestety kiedy. Odebrałam dzisiaj ponad 200 telefonów. Boże, ja nie, Tak. słuchajcie, I ja to wiecie, co mam. jest najlepsze? Ponad 200 telefonów plus ludzie przy oknie. Po czym potrafi zadzwonić kierowniczka i powiedzieć, że no niestety, ale jakiś pacjent nie mógł się dodzwonić. Czy mogłabym ci zostawić numer telefonu, żeby odzwonić? Rozumiesz, mi by było po prostu wstyd wziąć i dzwonić do kierownika od razu, że ktoś nie może dodzwonić. Ja wiem, ja rozumiem, że w ogóle dzwonienie do przychodni, ale coś, ale powiem wam jedną rzecz. Ja do swojego rodzinnego lekarza kiedyś, nie zapomnę jak dzwoniłam, to ja miałam ponad, uwaga, w telefonie 200 połączeń. 200 połączeń. No. A u mnie telefon dzwoni cały czas i ja muszę go odbierać cały czas. Ale stwierdziłam jedną rzecz, że chociaż nawet bym dała z siebie 100% i pomimo przyjmowania ludzi przy okienku, na pełnych obrotach, okienko, lekarze, telefon. I pomimo tego potrafi być telefon, żeby do kogoś oddzwonić, bo ktoś zadzwonił do kierownika, to wiecie, co ja No. stwierdzam? Po prostu mam to w dupie i nie No, będę tyle odbierać i ci wiesz. telefonów, bo skoro i tak I jest tak, no, telefon, ja wiem o co ci I chodzi. tak, to niech on będzie zasadny, nie? Nie, Po prostu. rozumiem. To. No więc po prostu Choćbyś trzeba nie wiem, jak zmierzyć. się kuźwa, nie Chociaż wiem, nie, spięła. no nie, dlatego nie ma A się po co co? spinać. No i No, i to tyle. jest, wiesz, kosztem zdrowia i w ogóle Dokładnie. wszystkiego. Już normalnie się nie da. A No, najbardziej wiem. kocham to, a najbardziej. Już tego nie komentuję, kiedyś komentowałam.
No nareszcie! Słuchajcie, o, rekordzistka. Rozumiem. No. Rekordzistka. Ona rok dzwoniła. Rekordzistka. O, rekord dzwoniła. Ja mówię, no, rok pani dzwoniła i nie pofatygowała się pani tu, no to muszę powiedzieć, to może, że podziwiam. To może jakieś certyfikaty dać. Podziwiam. A ja mówię, no to jest bardzo ciekawe, bo są pacjenci, którzy potrafią 3 razy pod rząd się dodzwonić. Pani rok dzwoniła i nie mogła. No to przypuszczam, że było na zasadzie pani zadzwoniła i za 365 dni znowu zadzwoni. Ja pierdziele. Dobra, co ja zrobiłam stawiając? Aha, tą drabinkę, tak? Tak, drabinkę. Nie wiem, czy to jest do przejścia. Czy ja znowu wracam? Nie, czy ja dobrze idę? Ty musisz mi tutaj przyjść, a nie tak sobie. Nie, no ja sobie tak latam. Frywolnie dzisiaj. To jakąś dźwignię mam. Jakieś do góry coś jest, gdzie mam iść? No, wiesz co, no, ja poszedłem do góry. No bo są kolce. Nie, no te kolce... Rozumiem, że nie chciałeś się z kolcami się na razie zmierzyć, nie chciałeś. Oh, tak, tak, z kolca dałem sobie spokój, bo, no bo dałem. No i poszedłem tam do góry. Tam potem takie ciachaczki Dobrze, no, są. A tam, a tu że nie ma nic, tak? Bo tak, tam nie ma nic. No, ciachaczki. Okay. Jest jakaś dźwignia, chcę tą dźwignię, się zaciąłem tutaj. Co ona robi? Aha, to są kratkę tak? Otwiera, a to nie... A to coś jest za tym? Aha, coś, jakieś coś. Gdzieś ten taki, nie wiem co to jest, jakiś artefakt? Tak, tak, widziałem, nie wiem co to tam jest. Aha, ciachaczki są, no widzę. Tak, te przeszedłem te ciachaczki. Ale przed ciachaczkami nie było żadnej dźwigni, bo coś nie. Dźwignia jest, zaraz tu będziesz miała tą dźwignię, jak... Wyjdziesz po prostu, jesteśmy na górnych piętrach, wiesz, teraz. Tylko ja bym chciał, nie da rady tam się tak dostać, nie pozwolą tu. Chciałbym zobaczyć, aha, czy da się tam przeskoczyć, ale tu mam czacze. Nie, oni nie dadzą. Tu się pali ten podest. Tak, i teraz skoczyłem tak jakby za barierki. Na to na takie taką... tam skalne? Tak, 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 tak. Udało mi się tam złapać. I tam jest taka dźwignia za tymi skałkami. Widzę tam. A czy dźwigni nie widzę, ale widzę te skalne główienka. No, to tam weź ten. No i tutaj chyba wszystko. Tutaj tylko tą dźwignię i te naboje zabrałem. Ale jestem głowa, bo szkoda życia na takie coś. Trzeba to skoczyć. Jeszcze tam nie przeskoczyłam niestety. Nie mogę niestety. No to kilka Czymś razy jest próbowałem. Rzecz. No, bo ona mi tryb robiła, ale dobra, chyciłam się tymi łapkami. Tam są nabojki, widzę. No. I ta dźwignia, nie? No jeszcze dźwigni nie widzę. Ale widzę nabojki. Nie wiem, co z tymi kolcami robimy. A, jest tam jakaś dźwignia, dobra. Gdzie te kolce są? A co to zrobiło? Ta dźwignia? A, że wiesz, takie. No tam gdzieś dobra. Było, tak? Po drodze ta drabina. Można Jezu, a czemu taka muzyczka jest? Aha. Naprawdę jednym strzałem tylko tego gościa można zabić? A, dziwne. No takie jakieś, no to szkoda. Jest akurat, nie jestem pocieszona tym niestety. Tak, tak. Bo to jest zbyt proste, bez przesady. Mamy prawie 100 naboi do shotguna. Bez przesady. Tak, właśnie o to chodzi, że my mamy bardzo tego dużo, więc no szkoda, szkoda. A tu można wejść jeszcze wyżej? Wyżej, nie. Widziałeś, że tutaj przy tym wodospadzie to trzeba jakieś 2 artefakty. Nie? Tak, nie. Właśnie widziałem. Nie czy nie? Widziałem. Mhm. No dobra, ale co? Nie można tego zabrać, tego artefaktu? Coś jest. Jak nie można zabrać. Chyba jest artefakt. A że tego? A czemu taka... Wzięłam. Aha, no wzięłam. A w ogóle ten... Słyszałam mumię. Ona nie zdążyła nic zrobić. Aha, dobra. Tutaj wiesz co? W takiej wnęce zaraz obok tego artefaktu jest kulka do zestrzelenia i ona dezaktywuje kolce. Mhm. Nabojki sobie mam. Tu się otwiera kratka zaraz obok. Kulka powiadasz, że która... tutaj niby tak? Kolce, ja pierdzie, ale zaś się zaczyna, aj. Co się zaczyna? Kolce skakanki. Aha.
Czyli, że mogę wziąć tą kuleczkę. Możesz. Artefakcik, artefakta można już zabrać. Artefakta. O, takie rzeczy z lasu. A chciałbym tu na przykład jeszcze, bo to są kolce, ale co te kolce? O, ile mumii! Jesus! To się będzie działo. Coś czuję. No, raz, dwa. Nie, no, tutaj są zamknięte drzwi, tak? To są drzwi? Ja chyba tak. Aha, to trzeba odsunąć. Znaczy, wciskałeś to, czy wysuwałeś? No wiesz co, wezmę to, wysunę teraz, nie? No wysunam, wysuwam. Wysunam. Sunam. Mhm. A nie, dobra, pchaj to. Naprawdę? No bo tam jest znowu ten taki dziwny dzingiel. Jingle bells, no. A powiedz mi ogólnie tam, wiesz na przykład ile jeszcze zostało nam do końca? Mniej więcej, tak? Gdzie no już to jesteśmy? Chyba rozmawialiśmy ostatnio, że nie pamiętam. Trzy levele. A, okej. Okay. Mhm. Łącznie z tym chyba. Aha, mhm. Że tu trzeba do końca, dobra. No i? Jeszcze? Aha, jeszcze. Aha, i jingle bells znowu następny. Dobra, mamy dwa jingle. To teraz by trzeba było jakoś wrócić poprzez te kolce, tak? Tutaj. A tak mnie tu korci właśnie to, tak jakby to się miało obniżyć. No nie, nie chce się obniżyć. A tu coś jest? Nie. O! A czekaj, czekaj. Jeszcze nad tymi kolcami coś widzę. Sełko, jesteś? Nie wiem, nad jakimi kolcami. No ten, co słychać te kolce tutaj, co żeśmy właśnie przed chwilką przeszli. Tu jeszcze coś, kurde, jest. Nie rozumiem. No, skaczę do góry. Ale gdzie skaczesz, bo nie kumam. No tam, o, tu dźwignia jest naścienna, dobra. No gdzie kolce są? A tu, dobra, widzę. Tylko źle to zrobiłem. Widzę. Nie wiem, czy mam z rolem. Z rolem. Nie, ale nie, rolem. Nie z rolem. Nie z rolem? Nie, nie. To ja to źle zrobiłem, tak? Mhm. Oczywiście, okay, że tak. Nam się tu otworzyło. Mam bazę. A tu się chyba coś na dole jeszcze otworzyło. Co ja zrobiłem? No, na dole się coś, a jak ja mam tam wejść, przepraszam. Tylko pytanie, czy mam zejść tu na dół, czy iść do mumii? I to mnie teraz zastanawia, bo na dół też moglibyśmy iść. Dół czy mumie? 2:40, bo chyba coś tutaj źle wykombinowałem. To. Tak, może nie wiem, na chwilę obecną. Oczywiście, że zginę. Nie. Mhm. Ty się obudzisz tutaj, Franco, jednak? Nie myta? Nie. Nie, no ja chcę zejść tam na dół jednak. Bo tam jakby dwoje pomieszczeń się otworzyło. Co, nie mogę sobie poradzić. Źle to zrobiłem. Kurde. Ale ze czym? No nie mogę teraz tej dźwigni. Kurde, bo ja zrobiłem to zupełnie inaczej. Ja chciałem na łapkach za każdym razem. O Boziu. Dobra, gdzie mam zapis? Muszę jeszcze raz całą ten przesunąć ten głaz, wiesz, do końca. Bo ale źle czemu ty to, bo ja to zauważyłam. Czemu ty sobie nadpisujesz? No niestety, no. Nadpisałem. Także przesuwam jeszcze raz ten głaz. Tyle slotów tam jest. No wiem. Nie wiedziałem, że to aż tak będzie. Że to ty czas, się obudzisz tu. Że to trzeba za jednym razem. Dobra, nie idę na razie do tych mumii. Jedną zabiłam, duży obszar. Idę na razie tutaj do tych... schodzę tutaj, gdzie są te. No, ale te też zabijają. Nie, no, spoko. To jak ja mam to zrobić? Nie wiem. Nie wiem! Jak
Jak ja mam to zrobić? Halo, dziadku. Okay, może ty. Dobra, mam. A tu co, znajdźki tylko? A to sekret jest. Dobra. Co w tym pomieszczeniu zrobiłaś? Wiesz co, no jak postawisz to, to się tak obsunie wyjście tam do tych mumii, ale tak. Jeszcze tutaj nad tymi kolcami otworzy się też takie, obsunęło się i tam do tych kolcy pójdziesz, to jest sekret. A, to ten, to nie, to mnie tam nie było. Dobra. No to do tych mumii tutaj, no nie widzę, no to jest jedno przejście tylko, tak? Tylko to. Mówisz, sekret jest tam na dole, tak? No, widzę tylko jedną opcję. A gdzie te do tych kolc? A tu! Mogę tak o? Nie, oczywiście, ja mam tu zjechać, przepraszam bardzo. I tam już nic nie ma? Się wierzyć? O, następna. A tamte kolce też działają, te na dole? One działają. Boże. Ja tego nie zrobię, tego sekretu. Znowu sobie odpuszczę zaraz. Nie wiem, czy tutaj mam iść, czy gdzieś indziej. Tam są jakieś artefakty, widziałam do wsadzenia. Tu jest wejście po drabince. Nie wiem, gdzie mam iść. Za dużo tych możliwości. Myślę, że jestem w dobrym miejscu, ale... A tutaj co jest? O nie, nie, nie. Tutaj są znowu jakieś parkury. Jak ja tam zjadę, to co? A tutaj po drabince, to gdzie ja wyjdę? Gdzie ja bym tu wyszła? Jesus. A, tu jest jakiś klucz do wsadzenia. Save. I otworzyło klepa. No i dobra, co zrobiłaś w tej sali, gdzie mumie? No, przeszłam przez takie większe przejście, bo tak, tam są gdzieś artefakty, pozamykane przejścia, więc jest takie dość spore przejście. Tu? Nie, tu mam zamknięte. Takie dość spore przejście. Tak. No nie, wszystko tu mam pozamykane. Tu? No to rzeczywiście dużo tu artefaktów jest do ten. Tu? Też zamknięte. To nie, ja mam wszystko pozamykane. Nie, no wielkie przejście, które nie ma jakichś drzwi i tak dalej, po prostu przejście. Przejście. A tu, dobra. I co tu mówisz? Zjeżdżam na dół. Kurde, no. O kuźwa. I tu się otworzyła bramka, tak? Ale ty poszłaś gdzie? Nie drabiną do góry? Co? Drabiną poszłaś do góry? Nie, poszłam do góry i tam jest klucz. Nie mamy klucza, żeby przejść dalej. Czyli tu, więc, tak? Co się otworzyło, tak, obok tej mumii. Tak. No, czy tam zjechać trzeba, no. No, zjeżdżam. Aha. Ale... No, ale jestem w lawie teraz. I co na przykład? Ja pierdziu, maniu. I ty to przeszłaś? No, co? Chory. Ja nie mogę w ogóle z tych kolc wyskoczyć. One co, po jakimś czasie się dobra, uruchamiają, tak? Tak. Przeszłam to. Na manki trzeba wskoczyć. A, ale... Pozdro 600. Udało się, ale z wielką męką. Ale przepraszam. Aha. W ogóle ona nie chce iść na wprost na manki, tylko tak bokiem. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi. Ona nie chce tak manki do przodu iść, bo to jest pod zbyt wielkim ukosem. Jak nie chcesz, chyba iść. Aha. Coś zabieram. Ank. Kolejny, słuchaj. No ale nie! Boże, jakie głupie. Kolce mnie dziabnęły, jak byłem już na manki. Niesprawiedliwe. Co to ona zrobiła teraz, powiedzcie? Przecież ja nie skakałem, ja nie miałem strzałki. Boże, dlaczego ja muszę tak cierpieć? Ale wiesz co, z tymi rączkami to dziwne to. No, to co mówisz, tak, te łapki. Łapotkiem. No, niestety. Co ja zrobiłam? Co się obniżyło? Co się zesrało? Nie wiem.
Wiecie, że co tu się stało? O, coś tu zagrzmiało. A, że tutaj się... A, nie wiem. Dobra, tu jakieś... Aha, tu jest jakiś łańcuch. Jakieś łańcucha tu polazłam. Weź to przeciągnij, tak? Mhm, no to wiem, gdzie to jest. A tutaj po tej drabince to co to by było? Ja już się zamotałem, ja już nie wiem, gdzie ja jestem. Nie Boże. Wiem, tu jest jakieś zejście jeszcze do kolejnych. Co to jest? A, dźwignia. Do... Nie wiem, miałam jakiś łańcuch, otworzyłam sobie jakieś przejście, znowu muszę iść na górę, nie kumam. Dobra, przechodzę to przez to. To się otwiera? Kratkę, bo... Nie, to się nie otwiera. Coś Aha! się zatrzęsło, ja nie wiem, co to się zatrzęsło. To jest jakby powrót, dobra. No, coś u góry się tam zatrząsło, otworzyło. No dobra, ale to czyli mam tędy nie iść, tak? Tylko mam na przykład iść do tej drabinki? Ja już nie wiem. Krzysiu, nie wiem. Nie wiem, wiesz, no idę jakiś po jakiejś takiej drabinie, co to jest? Tutaj jakieś znajdźki. A to sekret! Miałaś ten sekret! Nie, ale jestem teraz nad lawą na drabince jakiejś. O, to jest sekret. Mhm. Aha, okej. Okay. Mhm. No dobra, ale teraz wylazłem, tu zabraliśmy, tu. No i tam teraz... będzie taki łańcuch. A gdzie ten łańcuch właśnie jest? Ja nie wiem. No tam, no w którejś z tych odnóg. Boże, tu? Tam, gdzie ci się obniżyło, bo było takie, że się coś zatrząsło, nie? Trzęsło się. A jest, dobra, mam łańcucha. Gdzieś tam się trząsło. Trząsło się coś. A, i tu się otworzyła jakaś kretencja. A to nie taka tam... Taka tam... No to będzie jakby do wyjścia tam, gdzie była ta mumia i tam zjeżdżaliśmy, ale... No i to jest jakby powrót, ale jak my mamy się... Aha, bo my mamy teraz włożyć ten klucz pewnie, tak? No tak, dobra. Tylko że ja teraz naprawdę nie... A, tu się otworzyło, no dobra. Chryste Panie, nie wyjdę stąd, jak Boga kocham, nie wyjdę. Gdzie my jesteśmy? Tak, tutaj ten klucz. Znaczy nie, klucz tylko Ankh. Tu poszłaś jeszcze wyżej po drabinie? Nie, czekaj. Gdzie tu Ankha można dać? Ankha, no to teraz znowu po drabinie tam, gdzie nie poszedłeś. Dobrze, to powiedziałam, że tam. No. No, po drabinie, nie? No i to są obydwie klapy otwarte. Jakiś ogromny most, wow. Coś tu jest. Oj, się klapa za nami zamknęła, słuchaj. A tutaj, kurde, jakieś flary były za kratą. W ogóle to są takie znajdźki wszędzie pełno. Wow. Że masakra jakaś. Pięknie tu jest. Dobra, mam nadzieję, że będzie można... Jezu, piękna nutka, czekajcie, muszę to podgłośnić. Będzie można to zebrać, nie wiem. Pięknie tu jest, tylko to zrobić normalnie screenshota. Tak rozglądam w tej sali. Aha, klapy się otworzą. Kuleczkę mamy, dobra. Słuchaj. Kuleczka jest nad mostem. A to gdzie ja mam ten celownik tu? Że ja w ogóle tego mostu nie zauważyłem? Ha. Kuleczkę gdzie masz? Nad mostem. Masz? Tak, tylko ja mam tutaj ten celownik. Dobra, to też może być. Ja mogę to wziąć, czy będzie zabita będę. Nie. Mamy jakiś taki dziwny trójkącik, ale dobra, zabrałam to. Ciągnę dźwignię. Dobrze. Jakaś kadstenka jest. Niby pokazało, ale czy ja tam trafię? No to jest do tych wydaje mi się, że to co... Aha, tu jest, są jeszcze naboje do shotguna. Wydaje mi się, że to co zebraliśmy trzeba tam by włożyć w tej dużej sali. Tak, tak, tak. Tylko, że tam było bardzo dużo tych piedestałów, że tak powiem, na te kryształki, czy co to jest. Tak, a w ogóle te oka to my żeśmy zbierali do sekretu, więc nie wiem po co my to drugi raz zbieramy, ale to szczerze. Może to są jakieś bonusowe, dodatkowe? Wiesz, o co chodzi? No nie, już przestań z tym bonusowym. My żeśmy wszystko zebrali. Mamy już to, co najważniejsze. Chodzi mi o to, że na przykład jak tam gdzieś wcześniej nie weźmiesz,
To może tak jeszcze ci dadzą taką szansę, żeby można było No jeszcze. nie, bo już Bo nie my tam nie wejdziemy chyba do wracamy, tego. tak? Nie wiem, już do Limbo, to co, wrócimy do Limbo? A Nie ja wiem, bo my wiem. żeśmy jak w Słuchaj, jak w portal przechodziliśmy ostatnio, to nie dało nas do Limbo, tylko dało Aha. nas tutaj. Limbo, limbo, A de. tutaj, czekaj, to tutaj się daje? Tak. O Boże, to tego naprawdę dużo trzeba będzie tego mieć. A co tutaj Słyszałam, się co to otworzyło jedno. coś? No gdzieś to pokazywało to przejście, tylko gdzie? No tak, Tam ale chyba. gdzie ja jestem? Tutaj pokazywało to przejście? Aha, tu jesteśmy. O Tak, Jezus. tutaj pokazywało. Dobra. Wiesz, gdzie się to obniżyło, żeby kolejny klocek pchać? Tam właśnie, gdzie był ten sekret z tymi kolcami, co nam się obsuwały różne Aha, rzeczy. aha, aha. No ale co tutaj? Wchodzisz na taki klocek, tak? On w ogóle się Nie. wysunął, kurde. Nie, na żaden klocek nie weszłam. A co ten klocek tutaj robi? Ja klocek popycham znowu na tą te kafelek, bo tak. No tak, ale nie wiem, co chodzi z tym klockiem. Co to jest? A nie, to sekret jest. To matko, sekret mam. Dobra. Użyłeś coś z rurką. Zaraz mi powiesz, gdzie, co i jak. Bo ja pamiętam właśnie, że ten klocek był na dole. Aha, i znowu jestem tutaj obok A, tego że tu jest Anka. jakiś klocek taki wysoki? O ten klocek A no! wysoki ci chodzi? No, no i No tam to musisz... wcześniej na pewno go nie było wcześniej. Tak, nie było, nie było, no. No to idź tam do tych schodów, gdzie te mumie stała jedna się przecież aktywowała. No to tam masz klocek na lewo do popychania, nie? Ale to znowu muszę przejść No jest. przez te przejście takie na lewo, te takie... A nie, No masz dobra. klocek w oddali. To chyba o to ci chodzi. Tu. Dobra, I pcham musisz tego. pchać znowu, tak jak wtedy, nie? Aha, i tu jest znowu Ank, to wsadzę? Nie, nie, to jest A to nie, no stare nie. nasze, A to jest stare bo my nasze. się wracamy do tego miejsca. Zobacz, ile jeszcze sekretów, nie? Po drodze. Boże, ja nie wiem, czy ja mam iść na górę, czy na dół, jak ja tu przyszłam. Nie, wróć się z tą samą drogą. A no ja tam... nie pamiętam, jak ja tu weszłam. Jak ja tu weszłam? No tam Na są górę? takie schody, no takie schodki do góry. Jakie schodki? Po drabince wchodzę. Nie, nie było nic drabinowego. No dobra, jak Jak to ja tu chcesz. przyszłam? No nie, jak ja tu przyszłam? A tu jest taki rożek. No. Słuchaj, a to ci się otworzyło jak ten? O, deszcz pada. Jakieś takie z taką rurką gdzieś coś. No właśnie jakieś z rurką, okienko. Ale Będę to zaraz chyba. tego szukać i lokalizować, bo nie wiem. Z rurką, Jeszcze tego tu nie obok. zlokalizowałam. Aha, A jest aha. rurka koło mumii. Koło mumii, no. A to jest rurka, którą się wspinamy. No tak. Jak słyszycie deszczyk, to sorry. Ale Boże, deszczyk jest też bym potrzebny. chciała. Ja uwielbiam deszczyk. Zwłaszcza teraz. Ale że ja mam iść na samą górę, czy Jezu, jak? idziemy na górę? O Lary. Właśnie, powiem ci, że Widzimy tak... wnętrzności Weź no Lary. tutaj. Chyba tak, wiesz? Chyba tak, bo tutaj nic nie ma. Można jakąś flarę? Poproszę. Co, już nie mam flar? Nie, no mam, bez przesady. Nie no, myślę, że nikt nie jest w stanie tutaj zużyć wszystkich flar. Jest to niemożliwe. Słuchaj, może my potrafimy. Jezu, jeszcze wyżej. Muszę sobie to wziąć i... Co my wziąć mamy? I zapalić. Teraz pytanie, czy idziemy na łapkach na prawo czy na lewo? Jaki masz pomysł? Tam mnie korci. W sumie to chyba nie ma znaczenia, co? Czy jak? Jak byś poszła? Patrzam. Patrzałkami. Najpierw bym na prawo chyba poszła. Dobra, łapkowała się. Dobra. No ja, tak, no połapkuję się, ale w sumie, wiesz co, tak skoczyłam teraz przed siebie i czytam. No no jest nie. to jakiś odpoczynek. Co to jest? Jakaś jest coś tam, jaskinia. Jakieś, Tak, tak, jakieś tak. tam widziałam, jakiś coś. No jest jaskinia. Nie wiem, czy to nie będzie coś sekret. Tam, coś tam, co. To sekret. Dobra. Bierzemy, jak dają, to co? Dobra, no niech będzie, no co. Ja niestety pominąłem w całej tej mojej przygodzie z Egypt and Beyond, tam chyba ze dwa, nie? Jakoś tak. Ale też save'a przecież jak brałeś, to chyba będziesz miał mimo wszystko. O, ja wiem. Jezu! Chyba tak. Widzicie to? To są po prostu flary, słuchajcie. Flary zabijają, nie? Pamiętajcie. Słuchaj, mamy 47. Dokoptujmy się tam do końca. No chociaż to tylko właśnie się prze... Patrz, no wyrzuciłam flarę.
po to, żeby jej nie podnosiła, bo chce się, wiesz, opuścić na łapkach. Mnie Flara zabiła. Chciałem się złapać na łapkach, ona w tym momencie zdecydowała, że wyrzucę ją. Tak. No i co? A jak się tam będzie fajnie na główkę spadało, widzę pod spodem wodę. Boże, jak się będzie fajnie spadało. Widzicie, Sofia już myśli o tym, jak No dobra, się no zabić. To ja jestem przed w następnym odcinku. Przed tą szczeliną, nie? No tak, będziemy skakać tam dalej, w sensie łapkować się w następnym odcinku. Aha, tak? Bo ja już jestem w tym wrogu tutaj, gdzie tam się kuckawane. No to ja tam nie jestem. A ja jestem, to bardzo bym prosił, dogonić. A bo ty z sekretu tam polazłeś. Tak, z sekretu. A ja nie, ja się wróciłam. To ja nie wiem. Czemu tak? Bo nie wiedziałam, że tam jest coś. No to musisz poczekać jeszcze. Porozglądaj się, popatrz, jakiego. No nie podnoś mi tej flary, bo cię dupnę. Pokaż mi to. No, skok będzie ładny. A nie ma tutaj na górze. A jest kulka. A myśmy robili tą kulkę? Robiliśmy, nie, tak? Nie, żadnej kulki nie robiliśmy. A nie, no była kulka. Nad mostem. Nie? A no nad mostem tak. No, bo tak wiesz, patrzę teraz. Ale my byśmy tutaj się nawet bez tej kulki nie dostali, dlatego że ta kulka otworzyła nam za mostem klapę. No widzisz, jak ty ładnie wszystko wiesz. Jesteś już? W tyłku byłam, gówno widziałam. No bo co można w tyłku zobaczyć? No tak. No dobra, jestem przed tą twoją szczelinką. Dziękujemy wam, do następnego... Nie, zginęłam! Nie gadaj, że Flara się Boże, nie. Skoczyłam do tyłu. Dobra, jeszcze raz. Nie ma, dziękujemy. A ja już chciałem dziękować, zapraszać na następny odcinek. Nie. Bardzo fajny zresztą. Nie. Jeszcze raz się łapkuję. A co tam trzeci raz walić tam? Chciałam ładnie do tyłu odskoczyć, ona jakoś się tak przekręciła, że po prostu mi spadła przez te wszystkie tutaj takie skosy. I od góry, i od dołu. Nie szkodzi. No, nie szkodzi. Zaprzepraszam, chleba nie kupię. Mleka również. Tak, dobra, koniec. Koniec. Dziękujemy wam. Tak, pa. Pa.